Cześć! Choć lato w pełni, to już najwyższy czas, aby zastanowić się, jaką odmianę zbóż wybrać do swojego gospodarstwa. Na co zwrócić uwagę, czym się kierować, o tym w dzisiejszym ARZE. U progu rozpoczynającego się kolejnego sezonu jedną z ważniejszych decyzji, jaki rolnik powinien podjąć, jest wybór odmiany. Na co powinien zwracać uwagę? Wybór odmiany jest bardzo ważną rzeczą, ale ten proces musi się rozpocząć określeniem celu, jaki rolnik chce uzyskać. Gdy już ma ten cel upatrzony i wie, że ma to, powiedzmy, być odmiana konsumpcyjna czy paszowa, to czy tą cechą najważniejszą nadal jest plon? Niestety tak nie jest. Gdyby cechą decydującą był plon, no to praktycznie byłaby w doborze tylko jedna odmiana, ta, która najlepiej plonuje. Są jeszcze inne ważne cechy. Bardzo ważne są również cechy odpornościowe. Rolnik wie, jaką ma glebę, zna swoje stanowiska, na jakich będzie siał. Jeśli na przykład ma słabą glebę, jeśli ma mozaikę na polu, no to wybiera odmianę, która jest odporna na tego typu sytuacje, ale ważną cechą jest również to, czy odmiana jest odporna na choroby, na wyleganie, czyli na te sytuacje, które mogą też obniżyć mu plon lub mogą zwiększyć nakłady na daną plantację. W naszych warunkach klimatycznych zimotrwałość nadal jest tą istotną cechą? Zimotrwałość w wielu rejonach Polski jest cechą decydującą, no bo jeśli weźmiemy północno-wschodnie krańce Polski, no to tam rzeczywiście odmiana musi się charakteryzować odpowiednią zimotrwałością na poziomie, jeśli tutaj weźmiemy ocenę bonitacyjną, minimum 4-5. I wtedy zawęża nam się liczba tych odmian, które mamy do wyboru, bo wiemy, że wiele odmian nie jest w tym kierunku hodowanych i szczególnie tych starszych, one były rejestrowane z bardzo słabymi wynikami, jeśli chodzi o mrozodporność. Rzeczywiście wybór nie jest łatwy, bo rolnicy mogą tak naprawdę wybierać spośród kilkuset odmian, nie tylko tych, które są zarejestrowane w naszym kraju, ale również te, które są zarejestrowane na terenie Unii Europejskiej. Tak, to prawda. No, w tej chwili w Polsce mamy, tak jak powiedziałeś, około tam pewnie 300 odmian, które można kupić. Pewnie z 80-90 jest sprawdzanych w badaniach PDO, czyli w tych badaniach porejestrowych w COBOR-u, czyli w naszej instytucji rządowej, która te odmiany bada. No i wiadomo, że pośród nich można kilka odmian byłoby polecić, jeśli chodzi już o ukierunkowanie dla rolnika. No, są odmiany, tak jak mówiłem wcześniej, uniwersalne, szczególnie te, które są odpornościowe. Taką odmianą jest na pewno odmiana Plejada. Tutaj szczególnie można zauważyć wielką odporność szczególnie na choroby. To jest lider, jeśli chodzi o odporności. Lider. To jest bardzo ważna cecha, bo zważywszy, że w naszym kraju struktura zasiewów wygląda jak wygląda, tak? Czyli mamy ponad 70% zasiewów zbóż, więc presja jest bardzo duża. Coraz większa jest, duża. W tej chwili nie wszystkie też odmiany są bardzo odporne na choroby. No, Plejada jest liderem, jeśli chodzi o odporności praktycznie na wszystkie jednostki chorobowe. Do tego jest odporna również na mróz, czyli już dwie cechy bardzo pozytywne. To się składa na bardzo wysoki plon. To jest odmiana zarejestrowana stosunkowo niedawno. Plejada jest odmianą praktycznie zupełnie nową, zarejestrowana w 2018 roku. W tym roku w zasadzie będzie pierwszy raz w szerokiej uprawie. No, ma to miejsce lidera plonowania. Myślę, że w związku z tym będzie również duże zainteresowanie, bo rolnicy lubią nowości, a szczególnie takie, które posiadają te cechy, jakby tą wartość dodaną, która ułatwia im gospodarowanie oraz zapewnia wysokie plony. No, jest to odmiana ewidentnie do uprawy na terenie całego kraju i ogólnie można powiedzieć na tyle uniwersalna, że możemy ją uprawiać w różnych kierunkach dzięki temu, że plonuje bardzo wysoko. Pochodzę z Wielkopolski, czyli z rejonu, gdzie niestety problem suszy się pojawia dosyć często. Dobrze jak na moich Kujawach, także tu możemy sobie, że tak powiem, dorównać. Jak w przypadku Plejady, wiadomo, nie można oczekiwać cudów w momencie, gdy
w ogóle nie mamy deszczu. Może odpowiem w ten sposób, ponieważ wyniki PDO, czyli doświadczeń porejestrowych, pochodzą z rejonu całego kraju i one są od 3 lat już jakby badane, to należy założyć, że odmiana, która jest na szczycie plonowania, musi radzić sobie najlepiej we wszystkich tych lokalizacjach, czyli lokalizacji jest tam pewnie 60 parę. Wśród nich również lokalizacje, które są bardzo narażone na właśnie na susze, czyli kujawskie, czy tam wielkopolskie, czy lubuskie. I spośród tych właśnie wszystkich lokalizacji, jeśli odmiana uzyskuje najlepszą ocenę, więc ona musi radzić sobie w tych trudnych warunkach. Ja myślę, że oprócz lokalizacji ważne jest również powtórzenia z kilku lat, bo wiadomo, że są odmiany, które potrafią wyskoczyć w jednym roku, szczególnie te, które mają może mniejszą rozodporność, ale duży potencjał, szczególnie te sprowadzone bezpośrednio gdzieś z zagranicy. My jednak bazujemy na wynikach kilkuletnich, najlepiej 3-letnich, bo w przeciągu 3 lat no, zdarzają się różne zimy, zdarzają się różne lata. I no, mamy taki przebieg, uśredniając ten przebieg i porównując te lata, możemy ocenić te odmiany bardzo dobrze i wybrać tą, która w różnych warunkach pisze się bardzo dobrze. A plejada jest ze stajni zagranicznej czy polskiej? Plejada pochodzi z polskiej hodowli Strzelce, czyli jest wyhodowana w Polsce. Ma też oczywiście trochę cech polskich, jeszcze tych starych, no oprócz tej mrozodporności to również jest to odmiana minimalnie wyższa, o luźnym kłosie, czyli te cechy, które też wpływają na, luźny kłos wpływa na pewno na rzadsze pojawianie się chorób. Tak, na mniejszą presję. Czyli mniejszą presję, czyli tutaj to przewietrzenie, bardzo ładny, szeroki liść flagowy. Jaka powinna być mniej więcej norma wysiewu? Norma wysiewu, tak jak my zalecamy i zaleca hodowca, jest w granicach 300 sztuk na metrze kwadratowym. Mówimy o żywych ziarniakach na metrze kwadratowym. Tutaj, ponieważ jest to odmiana pojedynczego kłosa, nie musimy zagęszczać bardzo łanu przy masie około 45 gramów, bo taka masa 1000 ziarniaków jest w tych badaniach, taką ocoworu podaje, więc przy takich masach 1000 ziarniaków wychodzi nam wysiew tam poniżej, podejrzewam, 150 kg. O tym też musimy pamiętać, żeby ten wysiew był niezagęszczony, niezbyt gęsty. Jak będzie wyglądała dostępność, zważywszy też jakie mamy warunki, jakie mieliśmy warunki zbioru? Plantacje są rozmieszczone w różnych miejscach w Polsce i na szczęście, ja tu już nie będę zdradzał lokalizacji, gdzie jest konkretnie, ale akurat znalazła część tych plantacji, większa część tych plantacji znalazła się w rejonie, gdzie susza nie jest straszna, więc spodziewamy się bardzo wysokich plonów i myślę, że dzięki temu dostępność będzie duża. W tej chwili taką największą konkurencją to chyba jest popularny linus, tak? Który rzeczywiście od wielu lat na rynku funkcjonuje. Ja myślę, że to jest tak wierna w plonowaniu, odporna na wiele czynników, szczególnie glebowych, odmiana, że pomimo posiadania super gwiazdy, jaką jest plejada, jeszcze przez kilka na pewno lat linus będzie nadal się sprzedawał bardzo dobrze, ponieważ jest to odmiana super przystosowana do polskich warunków, szczególnie jeśli chodzi o odporności glebowe, o słabsze stanowiska i mozaiki. Akcentujemy tutaj to, że jednak aktualnym liderem plonowania jest odmiana plejada. Do zeszłego roku tym liderem był linus. Linus nadal znajduje się w czołówce, jeśli chodzi o wyniki plonowania. Pomimo tych wszystkich informacji, do których rolnik ma dostęp, nadal wielu popełnia błędy w doborze prawidłowej odmiany. No niestety tak to wygląda. Nawet z punktu widzenia statystycznego w Polsce najczęściej wybieraną jest odmiana, którą można by było zaliczyć nie do czołówki, tylko do ogona, jeśli chodzi o zarówno plonowanie, a przede wszystkim jeśli chodzi o odporności. Rolnicy często kierują się bardziej właśnie popularnością tej odmiany. Biorą odmianę, która jest no, bardzo podatna na choroby, a ma tylko jedną cechę, no, zimotrwałość, a potem muszą niestety inwestować grube pieniądze, żeby uchronić tą odmianę przed chorobami. A finalnie też pewnie trudno prawidłowo wyciągnąć wnioski, z czego wynikał problem, że ten plon był niezadowalający.
Niestety później obrywa się wszystkim, bo rolnicy psioczą na ogólnie na materiał siewny, a materiał siewny, tak jak wcześniej mówiłem, no to nie jest jednolity produkt. Odmiany różnią się między sobą, jeszcze raz to powtórzę. I nie zawsze to, co bardzo popularne, jest najlepszym produktem. To wszystko na dziś. Pamiętajcie, jak ważne jest, aby zastanowić się nad tym, aby wybrać prawidłową odmianę do swojego gospodarstwa. Tymczasem lajkujcie i do zobaczenia.